Dzień doberek, dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z czym? Jak widzicie po miniaturce, po tytule filmu, z Q&A'em. Z Q&A'em, jaki ma miejsce teraz na Instagramie od wczoraj. Natomiast przyjdę też do Was z Q&A'em, który jest zaległym Q&A'em, do którego pytania były zadawane już jakiś czas temu i po prostu mam je na tablecie. Jeżeli jesteście ciekawe, jak odpowiem na Wasze pytania. Poczekajcie, ja się tutaj tak jakoś usadowię, oprę bardziej albo coś. Tutaj mam pudełko, oczywiście jeszcze z Shein do nagrania. Rzecz jasna, przybywam do Was z kawą w moim super ekstra nowym kubku. Zobaczcie, jaki piękny kubas. Ten kubek zakupiłam w New Looku za 1 funta. Także tak, będę pewnie miała odbitą pomadkę na kubku, ale to nic. Niam, 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 pyszna kawa. Okej, okay. Ja się teraz opieram. Aha, jakby ktoś jeszcze pytał, to żebym pamiętała. Jeżeli chodzi o tą koszulkę, zakupiłam ją w New Looku na przecenie za 3 funty, a to jest metka. Bardzo proszę, z 8,99 było na 5, a z 5 na 3 rozmiar 8. Ta-da! Tak to wygląda. New Look. Także warto zaglądać na promocję, zwłaszcza teraz przed Black Friday. Dobra. Ten makijaż, który mam teraz na twarzy, możecie zobaczyć w poprzednim filmiku właśnie z makijażem i z testem pewnych produktów z Revolution oraz z Primarka. Że ja sobie skopiowałam właśnie z telefonu na telefon pytania od Was. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na wszystkie, niektóre mnie naprawdę rozbawiły, także wykazywałyście się jedne kreatywnością, inne ciekawością, jeszcze trzecie wścibskością, także na wszystkie odpowiem i mam nadzieję, że wszyscy będą usatysfakcjonowani. Także mam tutaj pytania, nie wiem, czy są po kolei, to nie ma znaczenia. Pytanie, oczywiście to jest Q&A z Instagrama, przypominam. Pyta Sylwia Prokop, którą serdecznie pozdrawiam. Jak wyglądały Twoje pierwsze związki, rozterki, przeżycia z czasów młodzieńczych, szkolnych? Więc jak wyglądały? Nie bardzo teraz tylko wiem, co ja powinnam tutaj powiedzieć. Na pewno miło je wspominam, to na pewno. Każdy związek, słuchajcie, z czasów szkoły średniej i nawet szkoły podstawowej, końcówki szkoły podstawowej, bo ja pierwszego chłopaka miałam jak w główce przecież. Tylko ja to tak nie liczę, bo my byliśmy półtorej roku, w ogóle zero seksu, samo jakieś tam przytulania, buziaki, wiecie, o co chodzi. Ale nie spaliśmy ze sobą i to była końcówka klasy 7, on był w klasie 8, jakoś tak. Tak, tak to było. Także spotykaliśmy się półtorej roku i zaraz po tym związku właśnie poznałam chłopaka, jak poszłam do liceum i byłam w liceum medycznym, a on chodził do zespołu szkół morskich wtedy. Później chyba technikum rybołówstwa morskiego, jakoś tak. Wiem, że to był TRM, a wcześniej był ZSM, jakoś tak. Także wspominam bardzo miło. Powiem Wam, że były to burzliwe związki, dlatego że ja byłam niegdyś osobą bardzo zazdrosną. Byłam bardzo zazdrosna o wszystko, o kogoś, jak ktoś patrzył na mojego chłopaka, nie tak jak ja bym chciała, a jeszcze jak widziałam, że dziewczyna jest, wiecie, w moich oczach jakaś fajniejsza ode mnie, no to troszeczkę szlak mnie trafiał, więc powiem Wam, że strasznie śmiesznie się teraz to wspomina, ale miło. Z kolei ja trafiałam też na chłopaków też zazdrosnych, takich trochę ciapowatych, takie ciepłe kluchy, czyli takie typowe miśki do przytulania bardziej niż do tego, żeby, nie wiem, jak facet prawdziwy stuknął ręką w stół, żeby się nożyce otworzyły, wiecie, o co chodzi. Także fajnie wspominam, ja miałam takich prawdziwych związków bodajże 4. Pierwszy to jest ten półtoraroczny właśnie, gdzie kończyłam szkołę podstawową i to był Tomek, którego pozdrawiam, z którym jeszcze, nie wiem, z 2-3 lata temu miałam kontakt, teraz już ten kontakt się urwał, ale to był taki kontakt na zasadzie, że gdzieś tam się gdzieś tam się znaleźliśmy na fejsie i to było takie, co tam u Ciebie, pozdrawiam, fajnie wyglądasz, bla bla bla, wiecie, o co chodzi. Więc takie o, natomiast, serio, no skoro musisz, się śpiesz.
No, więc drugi związek, który ja uważam praktycznie jako pierwszy, bo tutaj właśnie to był chłopak, z którym straciłam cnotę i co? I już nie będę miała. No, to był właśnie Piotr i z nim byłam 5 lat. To był mój najdłuższy związek, pierwszy z takich długich, chociaż w sumie też długim, bo półtorarocznym. No, ale tak jak mówię, 1,5 roku wytrzymałam bez łóżka. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, naprawdę nie wiem. Do dzisiaj się zastanawiam i w ogóle nie mam żadnego pojęcia, jak do tego doszło. Musiałam się bardzo bać. I powiem Wam, że ten związek właśnie był takim naprawdę fajnym. My uchodziliśmy za taką fajną parę, wszyscy nam zazdrościli. Było bardzo dużo dziewczyn z mojej szkoły, które też zazdrościły, ponieważ był w tym czasie taki było boom na to, że tak zwane piguły, czyli właśnie opiekunka dziecięca, a nie pielęgniarka, bo tam, gdzie ja chodziłam do zespołu szkół medycznych, też był profil pielęgniarski. I powiem Wam, że właśnie dziewczyny zazdrościły, bo jak się miało chłopaka staremu z zespołu szkół morskich, to się było, wiecie, klasa. Więc, a w ogóle poznałam go naprawdę też w dziwnych takich okolicznościach, ale to może na inny filmik, bo to temat rzeka. Ale tak, to był właśnie taki fajny związek, ja go bardzo miło wspominam. I przez chwilę mieliśmy też jakiś kontakt, potem to się urwało, ponieważ no, do niego bardzo, bardzo nie docierało, że się rozstaliśmy. I jeszcze bardzo długo próbował, wysyłał mi jakieś kartki, ja nie wiem, czy pamiętacie. Były takie kartki, widokówki kolorowe z jakimś smutnym psem i napisane było tęsknię. Pewnie gdzieś jeszcze w domu miałam, albo mam, albo miałam jeszcze może w Anglii, a nie wyniosłam z tej powodzi, aczkolwiek nie wiem, bo jakieś dokumenty przytargałam. To ja jeszcze zbierałam te wszystkie kartki, widokówki, listy, liściki. Nie wiem, tak sentymentalnie lubię takie rzeczy, lubiłam takie rzeczy. No i właśnie on zawsze mi wysyłał. Słuchajcie, on mieszkał ode mnie, no żeby was nie skłamać, no nie wiem, 0,5 kilometra. Bo z domu widziałam jego dom, z mojego okna, z pokoju. Natomiast on właśnie, no, nie przychodząc do mnie, wysyłał mi kartki, widokówki, wysyłał mi je do domu. Zawsze rano mama, wiecie, no, rodzice byli bardzo przeciwni, że go zostawiłam, że to się rozeszło. Ale właśnie zazdrość nas, słuchajcie, rozdzieliła. Ja byłam zazdrosna, on był zazdrosny. Nie wiem w sumie nawet, w którym momencie kto był bardziej. Myślę, że pod koniec już tego związku to właśnie chyba bardziej on był zazdrosny. Ja byłam w niego wpatrzona za bardzo, żeby coś głupiego w ogóle odwalać. A zazdrość, słuchajcie, to była o takie pierdoły. Nic się nie działo, nigdzie nie wychodziliśmy bez siebie. Wszędzie byliśmy razem, wszystkie imprezy razem. Jakieś urodziny, nieurodziny, okoliczności, święta. Wszystko razem. Po prostu Piotrek był ze mną wszędzie. I ja z Piotrkiem byłam też wszędzie, więc tak to wyglądało. I co jeszcze? I powiem Wam, że dużo, dużo aż myśli mam teraz w głowie, jak sobie tak przypominam o tych związkach, bo naprawdę to był fajny czas. I chciałabym, żeby moje dzieci też wspominały w taki sposób przeszłość, czyli tą teraz teraźniejszość. No i powiem Wam, że właśnie to była taka głupota, taka opierdoła, że on się do Ciebie patrzy, to idź sobie do niego, jak Ci się tak podoba. Takie chyba niedowartościowanie, słuchajcie, siebie samego. Dobra, ja nie będę odpowiadać po 10 minut na pytanie, bo musiałabym nagrywać po prostu całe, nie wiem, całą serię Q&A, dzień w dzień Q&A po 5 pytań, bo pewnie byłyby to 30-minutowe. Także ja bardzo miło wspominam w każdym razie, bo jak wyglądały Twoje pierwsze związki. Bardzo przeżywałam jakieś kłótnie, sprzeczki, byłam zazdrosna, oni byli zazdrośni, wszyscy. Uwierzcie mi, wszystkie związki miałam oparte na zazdrości. To jest coś strasznego i dopiero w małżeństwie ja zboczyłam z tego tematu, ale dalej trafiałam na zazdrosnych. Także no przyciągam niewłaściwych chłopców, bo nie powiem mężczyzn, przyciągam niewłaściwych chłopców, naprawdę. Więc tak to wyglądało i ja też byłam naprawdę, potrafiłam być zozą, taką zazdrosną zozą, przyczepiającą się o byle gówno. Także bardzo miło wspominam, bo to jest jak wyglądały Twoje pierwsze związki, więc powiedziałam, jak wyglądały. Były szalone, były namiętne, były, ale szalone. Ja myślę, że szaleństwo tutaj jednak przewyższa to wszystko. Także szaleństwo, namiętność i takie zero granic, normalnie. Coś fantastycznego, naprawdę bardzo miło wspominam. Sylwia Prokop, drugie pytanie. Co sprawia, że jesteś silną i pewną siebie kobietą? Wygląd, wiek, doświadczenia? Wygląd na pewno nie, bo w wyglądzie to mi, słuchajcie, nie, to nawet w ogóle, to nawet o tym cię nie wypowiem. Wygląd nie. Wiek? Może nie wiek. Ja myślę, że jak doświadczenia. Doświadczenia sprawiają, że jestem silniejsza, ponieważ z każdym doświadczeniem czegoś się uczę. Na czymś się przejeżdżam,
czegoś doświadczając, uczę się, jak robić, żeby nie postępować identycznie, jak unikać pewnych sytuacji, jak wybrnąć z pewnych sytuacji. Doszkalam się też dzięki temu, na przykład, nie wiem, no, jeżeli chodzi o sprawy takie typowo, na przykład rodzicielskie, takie, wiecie, o co. Chodzi mi o rozstanie i na przykład o takie sprawy, gdzie jest jakaś walka o dziecko, przepychanki o dziecko i te wszystkie takie sprzeczki, kłótnie. Także dziewczyny, zastanawiajcie się nad tym, zanim z kimś będziecie mieć dziecko. Czy ta osoba naprawdę, aby się spełni dobrze w tej roli. Ja wiem, że to też nigdy nie wiadomo, ale mniej więcej ja wiem dzisiaj, że były sygnały, które mi dawały dużo do zrozumienia, ale po prostu ich nie widziałam. Także naprawdę sprawdzajcie i bądźcie czujne w czasie już jakby bycia w związku. Bo powiem Wam, że potem to całe takie zawijasy, takie przypychanki, takie traktowanie dziecka karty przetargową, żeby utrzeć mi nosa, a tak naprawdę to krzywdzi się dziecko, a nie mnie, i robi na złość dziecku, nie mi. To sprawia, że jestem silna, czyli ja, mnie te wszystkie doświadczenia czegoś uczą, nie popełniam już tych samych błędów, jestem o te wszystkie doświadczenia mądrzejsza, bystrzejsza. No i silniejsza, i przez to silniejsza, ale dużo też zawdzięczam przyjaciołom, bardzo dużo zawdzięczam przyjaciołom, bo gdyby chyba nie oni, to powiem Wam, że przez wiele tych perypetiów bym po prostu chyba nie dała rady przejść, nie miałabym sił, nie miałabym chęci, nie miałabym motywacji do walki, także dzięki jeszcze właśnie przyjaciołom, i tutaj śmiało mogę wymienić właśnie Dominikę, Karolinę, wtedy jeszcze właśnie Irenkę, Krzysia. To są osoby, dzięki którym ja po prostu, Kasi w Polsce, ja dzięki nim jakby stawałam na nogi, otwierałam oczy, przemywałam sobie je i po prostu ruszałam do przodu. Także przyjaciele i doświadczenia, to sprawiło, że jestem silną osobą. I chyba jeszcze bardziej silniejszą, i myślę, że jeszcze mogę być chyba silniejszą. I ostatnie pytanie od Sylwii Prokop. Czy wolisz żyć z osobą towarzyszącą, mężczyzną czy sama? Plusy i minusy. Bardzo fajne pytania, bardzo Ci dziękuję. Więc czy wolę żyć z osobą towarzyszącą? Oczywiście, żebym wolała. I tak myślałam do jeszcze całkiem niedawna, że tak jest lepiej, tak jest łatwiej, tak jest prościej. Tak się łatwiej idzie przez życie. Natomiast moje doświadczenia pokazały, że bez tej osoby żyje mi się spokojniej. Pomimo iż się wydaje, że ta osoba jest wsparciem i powinna być, może tak, powinna być wsparciem, bo nie zawsze nim była, tak niestety to ta osoba jeszcze potrafi, oprócz tych problemów, które mamy, wysysać jeszcze więcej z nas, i powiem Wam, że więcej się chodzi koło tej osoby, więcej się poświęca tej osobie niż tym problemom, które się ma, więc z dwojga złego, z moich doświadczeń, na dzień dzisiejszy zdecydowanie wolę być sama. Fajnie byłoby mieć osobę, ale bez zobowiązań. Bez zobowiązań to jest coś, co na dzień dzisiejszy do mnie przemawia. Więc zdecydowanie wolę być na dzień dzisiejszy sama. Bardzo dziękuję Sylwii za pytania i serdecznie Cię, kochana, pozdrawiam. Kolejne pytanko, Aleksandra, jak to ostatnio Eliska powiedziała, podłoga, nie wiem, takie określenie, podłoga WPR. Jesteś super dziewczyną, nie mam pytań, buziaków, moc. Także, kochana, serdecznie Ci dziękuję, pozdrawiam Cię bardzo gorąco i buziaka Ci przesyłam. Także bardzo dziękuję. Justyna KKK 25, pozdrawiam Cię, kochana, pozdrawiam Karlaj. Kiedyś moja koleżanka tam mieszkała, albo jeszcze mieszka, nawet nie wiem. Niegdyś przyjaciółka. Dobra, hej, jakie plany na święta Bożego Narodzenia? Zostajecie w Szkocji, a może spędzacie je gdzie indziej? Po pierwsze, tak jak mówię, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i Twojego bąbla ślicznego. I co, czy zostajemy? Tak, zostajemy. Ja nie planuję jechać do Polski, wiadomo, że u mnie zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie, więc na dzień dzisiejszy zostaję tu. Planuję, żeby rodzinka przyjechała do mnie, może nie uda się to tacie, bo tato pracuje 24 na dobę, ale namawiam brata z bratową, z dziećmi, i żeby zabrali mamę. Bardzo bym chciała takie wakacje, jak i zarówno wspominałam Wam, że bardzo chciałam, żeby Łukasz z Anią i z Adasiem również przyjechali, także bardzo chciałabym ugościć wszystkich w tym roku u mnie, u nas. Jak będzie, dowiecie się z Vlogmasa. Także dziękuję Oli i pozdrawiam Olę. Dziękuję, kochana.
Także dziękuję bardzo, Justynka, i pozdrawiam Cię serdecznie. Także to jest moja odpowiedź. Ilona Kołodyńska, czyli Ilona Beauty by Me, pozdrawiam Cię serdecznie i kuciaka Twojego ściskam. I pytanie, jak sobie radzisz ze zmianami w życiu? Stresują Cię czy motywują? Dziękuję bardzo za to pytanie. Czy mnie, jak sobie radzę ze zmianami? Wspaniale, uwielbiam zmiany, Wy to już wiecie. Ja lubię się rzucać na głębokie wody. Ja nie zastanawiam się nigdy 500 tysięcy razy. Nawet jeżeli mam obawy, to jestem typem kobiety, która jak nie spróbuje, to wiem, że się nie dowiem, a bardziej mnie ciekawi to, jak to będzie, aniżeli strach, że coś nie wyjdzie i jakieś uprzedzenia. Nie, staram się tak nie myśleć. Lubię zmiany, lubię ryzyko, lubię, może nie zawsze, ale w tym przypadku powiem Wam, że zmiany wyszły mi na najlepsze. To była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, powrót tutaj do Szkocji. Czy zmiany mnie stresują, czy motywują? Myślę, że motywują, bo gdyby mnie stresowały, to bym się ich nie podejmowała, natomiast ja się ich podejmuję, więc zdecydowanie mnie motywują. No i jeszcze raz muszę tu niestety, ale albo stety powiedzieć, że to wszystko zawdzięczam przyjaciołom. Także dziękuję i pozdrawiam. Podłoga, Kami, podłoga, szyczy, podłoga. Znaczy nie szczy, podłoga, tylko SZCZ, podłoga, żeby nie było. Na Twoje nagrania, a ja nie mam pytania, ale stwierdzam, że Cię uwielbiam oglądać i słuchać. Bardzo mi to miło słyszeć i serdecznie Cię pozdrawiam. Także to jest pierwszy screen z Waszymi pytaniami. Ile, jaki mamy czas? 18. Jedziemy dalej. Kolejna osoba, taka tam 84. Pytanie, z którym z byłych masz najlepszy kontakt i dlaczego akurat z tym? Dzięki za pytanie. Więc najlepszy kontakt mam z Łukaszem, zdecydowanie. Mam też kontakt, ale taki, wiecie, taki sporadyczny z innymi byłymi. Ale to z tymi takimi raczej krótkobieżnymi, ale mam. Gdzieś tam się obserwujemy, czasem się zapytamy, co u siebie. Natomiast jeśli chodzi o taki kontakt, to naprawdę mam bardzo dobre relacje z Łukaszem, czyli z tatą Oliwii. Zresztą wiecie, bo tam jeździmy na wakacje, oni przyjeżdżają do nas. Mam nadzieję właśnie, że będą w tym roku na święta, tak jak powiedziałam. Także, a dlaczego? Dlatego, że okazał się najbardziej dojrzałą, najbardziej gotową na takie relacje osobą. Myślę, że dojrzałość. Dojrzałość to przede wszystkim i takie męskie podejście do sprawy, a nie takie gówniarskie robienie sobie gdzieś tam na złość, wbijanie sobie szpilek i tak dalej. Także z Łukaszem mam najlepszy kontakt. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu dojrzałym mężczyzną, a nie podlotkiem. Także to jest moja odpowiedź na pytanie. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowałam. Kolejne pytanie jest od Jus, podłoga tina.diary. Mam, gdybyś mogła sobie zostawić tylko jedno wspomnienie, co by to było? O Boże. Bardzo trudne pytanie, ale zarazem bardzo fajne, aż normalnie się napiję. Wiecie co, jakbym miała zostawić sobie jedno wspomnienie. Ojej. Jedno wspomnienie. Mimo, że ja mam masę wspomnień, słuchajcie. Nie wiem, no na pierwsze takie moje myśli to święta Bożego Narodzenia, wszystkie święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie u mojej świętej pamięci babci Steni. Także tak, zdecydowanie wszystkie święta u mojej świętej pamięci babci Steni to jest moje najlepsze wspomnienie, które chciałabym, żeby po prostu najdłużej trwało. Dobra, to są dwa kolejne pytania, lecimy dalej. Pyta osoba o niku taka tam 84. Trzy cechy fizyczne faceta, które musi posiadać, byś zwróciła na niego uwagę. Lubię, jak facet jest fajnie zbudowany, ale nie przesadnie, czyli nie te takie, wiecie, teraz takie karki, tylko po prostu fajnie wyrzeźbione ciało. Wiadomo, że to się fajnie na to patrzy i od razu wyobraźnia też płata figle, także na pewno musi być w miarę fajnie zbudowany, nie jakiś zapuszczony, czyli jednak, żeby fajnie wyglądał. Fajne oczy, zadbane dłonie, bardzo lubię, jak mężczyzna ma zadbane dłonie, paznokcie zwłaszcza. Oczy, jak rozmawiam, bardzo lubię mieć kontakt wzrokowy, więc bardzo fajnie, jak ma coś takiego przeszywającego w oczach, co mnie onieśmiela, chociaż mnie rzadko można onieśmielić, ale tak się zdarza. I co? Cechy fizyczne, trzy cechy fizyczne.
Czyli fajnie zbudowane oczy i dłonie. To są. No i wysoki. No musi być wyższy ode mnie, to na pewno, więc cztery wymieniłam, przepraszam. Także to jest to. Dalej, ta sama osoba o tym samym niku. Czym się interesujesz oprócz kosmetyków? To już było. Kosmetyki to nie jest moje zainteresowanie. To jest po prostu takie, to jest coś, co lubię. Znaczy, może to być zainteresowaniem, ale ja bez tego też bym mogła żyć. Robię to na wgląd YouTube'a, więc lubię, no po prostu lubię mieć kosmetyki, lubię ich używać, lubię się nimi dzielić, lubię je testować, lubię Wam je pokazywać i tak dalej. Także nie nazwałabym tego, wiecie, czymś, czego bym nie mogła niczym zastąpić, ale poza kosmetykami niech będzie, uwielbiam spędzać czas z dziećmi i z przyjaciółmi. Nie mam jakiś tam, wiecie, nie śpiewam, nie tańczę i nie gram na gitarze. Okej, lecimy dalej. Kolejne pytania. Pyta Goldigga i seks or shopping? To pytanie mnie nieco rozbawiło, bo jest nieco nietypowym, ale ja odpowiadam na większość, praktycznie na wszystkie, tylko nie na głupie. Oczywiście głupie w cudzysłowie, żeby nie było, że kogoś obrażam. Więc jeżeli chodzi o seks czy shopping, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z partnerami, seksualne moje doświadczenia z partnerami do tego czasu, to musiałabym niestety wybrać shopping. Dlaczego? Dlatego, że trwa on zdecydowanie dłużej, zdecydowanie większym zadowoleniem jakby je zakończam. Tak kupię i to jeszcze potem jakby ma kontynuację w holu, potem jeszcze w testach, więc trwa. Czego nie można powiedzieć oczywiście o seksie, bardzo szybko czasami się kończy przygoda. Także zdecydowanie muszę wybrać shopping. Większą przyjemność sprawia mi shopping niż seks. Tak jak mówię, to wszystko zależy z kim. Ale jeśli chodzi o moje doświadczenia, to zdecydowanie wybieram shopping. Sprawia mi po prostu więcej przyjemności i trwa i mógłby trwać wiecznie. Okej. Pyta Kamila 2162. Pozdrawiam Cię kochana serdecznie. Ty z tym głosem fajnym. Masz plany na Sylwestra? Nie. Nie mam planów na Sylwestra. Jak znam życie, to pewnie coś wyjdzie spontanicznie. Nic nie planuję jeszcze. Bliżej świąt może dopiero gdzieś tam będę coś planować, bo naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie myślę o Sylwestrze. Ja zresztą nie lubię wychodzić gdzieś na Sylwestra, więc jeżeli już to jakaś taka domówka, ale u kogo, co i jak, nie wiem. Ale gdzieś pewnie potańczę. Kolejne pytanie od Ciebie. Twój ulubiony program telewizyjny. Nie mam telewizji jeszcze na tą chwilę. Nawet nie miałabym na to czasu, ale jeżeli bym miała wymienić jeden program telewizyjny, to wybrałabym zdecydowanie Kuchenne Rewolucje. Nie wiem, ale bardzo lubię Magdalenę, bardzo lubię jej programy, jej odcinki. Lubię gotować, więc czasem coś tam się podpatrzy, no robi się też przy okazji smaka. Lubię też Top Model, lubię też Must Be The Music, The Voice of Poland, wszystko muzyczne. Co jeszcze lubię? Na wspólnej lubiłam i M jak Miłość, kabarety, więc to są takie programy, które ja lubię. Więc to. Kolejne pytanie, ostatnie. Jak tam dzieci w szkole? Nowe środowisko, często zmiany dają nowe szanse. Jak u Was? Jeżeli chodzi o szanse i o dzieci, bo tu rozumiem, dotyczy to dzieci, to szans to nie, raczej tutaj żadnych szans nie ma, bo niby na co, ale dzieci przystosowały się do szkoły bardzo szybko, a to dlatego i zasługą tutaj było to, że już po prostu miały swoich znajomych, nie powiem przyjaciół, bo kiedyś się trzymaliśmy razem, no ale jednak było przerwy trochę te 4 czy tam 4 czy 5 lat, nie pamiętam już nawet, czy 6. 6 chyba lat, nie, 4 lata, 4 lata mnie nie było tutaj. W każdym bądź razie zaklimatyzowali się bardzo szybko, także szkołę lubią, mają przyjaciół, jest super, jest po prostu super. Jeżeli chodzi o szanse, to nie, to raczej tu szans żadnych tam nie ma większych. Także nowe środowisko to nie jest raczej nowe środowisko, bo to jest właśnie środowisko, w którym już byliśmy jakiś czas temu, więc tyle dobrego. No i
I taka jest moja odpowiedź, także bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie. Kolejne pytanie od Guldiga i gdzie jest był Gracek, że nie było go na przykład na shoppingu? Na przykład na shoppingu go nie było, gdyż został z moją psiapsiłą, kumpelą, funfelą, z jej dziećmi. No, także chciałam odpowiedzieć, wiecie co, tak przekornie chciałam odpowiedzieć, że został sam w domu. Sam w domu. No, sam. Sam w domu. To by dopiero było, co? Clickbait, zostawiłam dziecko same w domu. No, ale odbiegając stwierdziłam, że nie warto, nie ma sensu czyścić kredensu. To pytanie jest oczywiście takim, wiecie o co chodzi, nie będę tego komentować. No trochę słabe na tle wszystkich innych pytań. Także nie było Gracjana, bo nie chciał z nami jechać, nie chciało mu się chodzić po sklepach, więc wolał bawić się z kolegami i z koleżanką. Więc to jest moja odpowiedź. Kasia A, podłoga 15, podłoga. Czy odczuwasz jakąś dyskryminację przez to, że jesteś Polką? I to jest fajne pytanie i powiem Wam tak. Są momenty, kiedy można to odczuć, albo są momenty, w których nie otrzymując pomocy, łatwiej nam zwalić to właśnie na tą dyskryminację. Ciężko jest mi to wypośrodkować, ponieważ do tego, że ktoś Was dyskryminuje, nikt się nie przyzna. Więc zdarzy się na przykład, że mogę jasno powiedzieć, może nie o dyskryminacji, ale jednak są na przykład jakieś podśmiewujki takie, wiecie, że się przechodzi chodnikiem, a jakaś banda, kurde, dzieciaków na przykład, wiecie, wiedząc, że moje dzieci są polskimi dziećmi, są z Polski, to na przykład potrafią, wiecie, krzyknąć sobie coś tam fucking Polish i tak dalej, więc powiem Wam, że w tym momencie gdzieś tam dzieciaki nieuświadomione, bez rozmów z rodzicami, mają takie zagrywki, natomiast w życiu dorosłych raczej się z tym nie spotkałam. Chyba że tak jak mówię, jeżeli się gdzieś tam nie dostało pomocy, to myślę, że w tym takim poczuciu bezradności i w takim poczuciu, że kurczę, no nikt nam nie chce podać ręki, zgania się to łatwo właśnie, że kurde, chyba to jest dyskryminacja, chyba nas dyskryminują, bo gorzej nas traktują. Ale ciężko jest mi to wypośrodkować. Raczej, jakby mam być szczera, raczej tego nie doświadczyłam i raczej nie miałam z tym styczności. Także czasem powiem Wam, że wśród Polaków się zdarzy, że Polaka dyskryminuje właśnie, aniżeli Szkot Polaka czy Anglik Polaka. Pozdrawiam, Kasia, Cię serdecznie. Kolejne pytanie, ile mamy czasu? Dobra, jeszcze dwa pytania i koniec. Nie, jedno pytanie. Tak, jedno pytanie. Natka 0427 pyta: hejka, czy będziesz nagrywała vlogmasy? Więc hejka! Tak, postaram się nagrywać vlogmasy, natomiast powiem Wam, że vlogmasy w moim przypadku, wiecie, tu się tak dużo nie dzieje. Ostatnio większość czasu spędzałam takiego wolnego po pracy, wieczorami zwłaszcza. Każdą wolną chwilę spędzałam na malowaniu, tapetowaniu i tak dalej, jakimś ozdabianiu. I powiem Wam, że już mi to bokiem wychodzi, a wciąż jeszcze to jest nieskończone, więc dziwne, żebym Wam nagrywała, jak jeszcze gdzieś coś pomaluję, potapetuję, coś zdejmę, coś poprawię, coś dodam, coś odejmę. Więc myślę, że codzienne vlogmasy raczej nie, ale bardzo chcę nagrywać Wam vlogmasy i jakoś to jeszcze zaplanuję, wszystko się okaże w czasie, ale tak jak mówię, no nic się za dużo nie dzieje, więc siadanie przed aparatem i mówienie Wam, że nie wiem, no, że idę właśnie posprzątać, co mam nagrywać Wam, jak odkurzam, jak sprzątam, jak myję okno, no bez sensu. Ja nie jestem takim typem osoby, która na wizji lubi pokazywać, że dbam o porządek, pomimo, że są takie, które twierdzą, że gdzieś u mnie wypaczyły bałagan i nie dbam. Także ja nie jestem w tej grupie, gdzie wszystko jest idealnie ułożone, po prostu, wiecie, przygotowane i siadam i mówię, że Boże, przepraszam Was za nieporządek, a w tle po prostu czysto, że można białą rękawiczką przyjechać. Także nie, 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 nie. U mnie nie ma takiego idealizmu. To jest dom, a nie muzeum, ja tak zawsze mówię. Także nie wiem, no zobaczę. Chciałam też kupić jakiś kalendarz, chciałabym otwierać jakiś kalendarz. Taka ciekawostka dla mnie, ale to jest znowu ta sama sytuacja, co u większości dziewczyn, że te, które na to stać,
lub te, które dostają kalendarze na przykład od firm, mają super, bo mają prościej. Ja muszę iść i kupić ten kalendarz, więc jak ja mam iść kupić za 35 minimum funtów jakiś fajniejszy kalendarz, bo fajniejsze niestety kosztują, nie chciałabym jakiegoś badziewia, to ja wolę iść i kupić za coś konkretnego w tej cenie, co wiem, że będę lubić, że to już używałam, że mi się to sprawdziło. Aniżeli wydać to po to, żeby tylko po prostu na potrzebę filmu, żeby coś codziennie otwierać. Nie wiem, zastanowię się. Przejdę się też do TK Maxa, może tam znajdę jakiś kalendarz, ale bardzo bym chciała. Myślę, że najbardziej sprawdzonym kalendarzem u mnie byłby kalendarz ze świeczkami, bo ja świeczki uwielbiam praktycznie wszystkie. Nawet jak jakiś zapach mi się nie sprawdzi, to i tak go zapalę. Więc świeczki, na pewno nie żadne akcesoria, żadne gumki, srumki, temperówki, kredki do oczu, to odpada. Myślę, że jakiś, nie wiem, może jakiś mini kalendarz z paletkami, kalendarz może ze Slika, bo tą markę lubię, więc nawet jak ja nie użyję czegoś, to będzie to dla Was. Nie wiem, no z Benefit niestety właśnie są droższe. Zobaczę. Ale chcę nagrywać Vlogmasa, tylko jeszcze się zastanowię, w jakiej to będzie formie, w jakiej częstotliwości, czy będę wrzucać właśnie codzienne filmy, tylko no właśnie mówię, no u mnie się nic nie dzieje. Naprawdę się nic nie dzieje, dziewczyny, i takie codzienne to raczej nie. Może co drugi dzień, może co trzy dni, zastanowię się, ale na pewno Vlogmas będzie. Będzie świątecznie, będziemy gotować, będziemy przyozdabiać, chociaż ja już zaczęłam, to tak. Będzie, coś będzie świątecznego na bank, więc postaram się Wam jakoś to urozmaicać. To by były wszystkie moje odpowiedzi na tą część pierwszą, jakby pierwsza część Q&A. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania i za te głupkowate, i za te wścibskie, i za te ciekawskie, i za te kreatywne, i za te naprawdę ciekawe i godne uwagi i odpowiedzenia. Aczkolwiek ja staram się odpowiadać na wszystkie, nawet na te głupkowate. Także dziękuję, pozdrawiam serdecznie, buziaki, trzymajcie się, bajo!